do ciebie. Zaraz ku człowieku wirusie. Jestem człowiekiem tak jak ty. Jak mucha, woda i nietoperz. Jesteśmy ludźmi wszyscy. Rozmnażamy się, zmieniamy się z wiekiem. I nie wiadomo dlaczego boimy się śmierci. Teraz widzę, że wcześniej przed tym wszystkim miałem pomieszane w głowie. Teraz widzę jasno. Przyjmuję cię. Wejdź. Jakoś się pomieścimy. Mam sny takie, że obłęd. To są twoje sny? Tysiące wyobrażeń. Jak przywitam się z obcym? Wyląduję i co? Jaki komunikat? Bez względu na to, czy chce nas zabić, czy ukochać. Jaki uniwersalny komunikat? A ty tu jesteś ten obcy. I nikt cię nie wita. Więc to jest mój komunikat do ciebie. Bez względu na to, co zechcesz mi zrobić. Jesteś człowiekiem tak jak ja. Jestem człowiekiem. Tak jak ty. To jest jakiś odlot. Zadzwoniłam na policję. Powiedziałam, że tu jesteś. Dlaczego? Bo chciałam sprawdzić, czy cię kocham. Chciałam sprawdzić, czy będę potrafiła to zrobić. Głupia jesteś. A dlaczego nie uciekasz? Poczekam tu na nich. Jestem zmęczony. Wiesz co? Musisz palić. Rzuciłem. To w ogóle nie ma sensu bez papierosa w ustach. Dobra, to wybierz inny film. Ja to jest jedyny film z Jeansy Berg, który lubię. Ale ja nie jestem Belmondo, bo nie palę. Słuchaj, ona nie wie, kim jest. Nie wie, czego chce, nie wie, co czuje. W ogóle nawet nie wie, czy czuje. I ty tak masz? Znaczy, że tam na zewnątrz to jestem kimś, a tutaj w ogóle nie wiem, kim jestem. Ale wiesz, kim ja jestem? No właśnie, w ogóle nie. Jestem twoim mężem, miła. No coś ty. Kocham cię. Ciapulek? Milusiu? Putku. Ciągutko. Jesteś mój ci? Kto zostawił komputer włączony? A po co wyłączać? Cały czas się używa teraz. Jak się nie używa, to trzeba wyłączać. Nie wiadomo, jak długo będzie nas stać, żeby za prąd płacić. Przed chwilą było zwiedzanie oczyszczalni ścieków online. A za chwilę mam kurs wypychania poduszek pierzem. A po co ci kurs wypychania poduszek pierzem? To relaksuje. A nie możesz się relaksować bez kursu? A co ci to przeszkadza? Trening mam. Pływacki. A to nie możesz zrobić treningu na małym laptopiku? A ty nie możesz sobie poduszek wypychać na mały? To jest precyzyjna robota. Ale no sensowna. Mniej sensowna niż pływanie na materacu? Halo? Skąd to? Skąd to? Pan Krystian Wiadro, pani Gabriela Wiadro? Z komputera. Komenda Miejska Policji, patrol zdalny. Proszę potwierdzić swoją tożsamość. Czy pan Krystian Wiadro? A dlaczego pan nie ma munduru? A bo ja tu tak jestem dzisiaj incognito. To ja też mogę być incognito. Nikomu teraz nie jest łatwo. Oddałem mundur do czyszczenia, do pralni.
a następnego dnia zamknięto galerie handlowe, no więc musiałem przejść na pracę zdalną. I teraz proszę o potwierdzenie swojej tożsamości. Czy pan Krystian Wiadro? No to ja. Dziękuję. Pani Gabriela Wiadro? Jestem. Pan jest żywy? Dziękuję. Dokonam teraz skontrolowania mieszkania. Gości nie ma. Nie ma, nie. A skąd? Jestem na stacjonarnym czy na laptopie? Na laptopie. A. W takim razie proszę o okazanie mieszkania. No ale... No proszę się nie ociągać. Ja mam jeszcze sporo mieszkań do skontrolowania. No tak, tak, proszę wziąć laptopa i oprowadzić mnie po mieszkaniu. O, balkon jest. No jest oczywiście. No, szczęśliwie jest. Wychodzimy, co? No tak, oczywiście. A od dzisiaj wykroczenie. Jak to wykroczenie? A kto mi zagwarantuje, że pan na tym balkonie nie kichnie, nie kaszlnie? Wiatr zawieje, przeniesie i ktoś umrze. Więc 300 złotych kary. Ile? Co? Panie... Panie sierżancie, ja teraz mam 80% pensji. A co będzie jutro, to ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ja w ogóle będę miał pracę. To jest nieludzkie. Ja tych przepisów nie stworzyłem. Okno widzę otwarte. No przecież się podusimy, jak nie będziemy wietrzyć. A skąd ja mogę wiedzieć, co wy teraz przez to okno wydychacie? Okno zamykamy. 500 złotych kara. Panie Gysy, spokojnie. A dokąd pan teraz idzie? A tak się przemieszczam po mieszkaniu, proszę pana, bez celu. Bo nosi mnie... Nie chcę być nieuprzejmy, ale to kosztuje 300. Co? Druczek już wysyła. O, tak. Jest potwierdzenie odebrane. I przyjęte. Zachodzenie po własnym mieszkaniu? Drogi panie Krystianie, czy pańskie mieszkanie znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej? No tak, no. Otóż zabrania się przemieszczania po terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez koniecznego celu. Właśnie otrzymałem meldunek na podstawie danych z pańskiej komórki o pańskiej lokalizacji za ostatnie 3 tygodnie. No i muszę stwierdzić, panie Krystianie, że pana mandacik nieco wzrośnie. Samochodem się jeździło, co? Na myjnie? Panie Krystianie, przecież to nie czas, żeby myć samochody. O, i pani Gawlysia, no... Pani Gawrysiu, dlaczego pani biegła do sklepu? No to już podpada pod jogging. Jaki jogging? No pan przesadza, naprawdę. Słuchaj, w trosce o nasze społeczeństwo. Na państwa dobre. Dobranoc państwu. Ataki paniki. Kiedy przychodzi atak paniki, muszę go rozchodzić. Siadam do auta. Jadę na jakąś ulicę w mieście, która jest pusta. Ewentualnie nieliczni ludzie z psami, którzy idą drugą stroną ulicy. Chodzę pomiędzy pozamykanymi sklepami, fryzjerami, salonami tatuażu, barami, domami, które zamieniły się w mini więzienia, w których ludzie coraz bardziej desperacko robią, co mogą, żeby nie wchodzić sobie w drogę, żeby się nie pozagryzać, w których świecą ekrany telewizorów, póki jeszcze wszyscy mają z czego zapłacić za prąd. Przez okno na ulicę pada światło wszystkich tych dziwnych wiadomości pełnych liczb i zamaskowanych twarzy. Tylko tam, tylko na tych świecących ekranach widać wroga, który nas atakuje i widać ofiary. Ulice są puste i spokojne. Żadnych stosów ciał. Żadnego śladu wroga. Można by pomyśleć, że to wielki atak hakerski. Sfabrykowane wiadomości, sceny nakręcone w studiach telewizyjnych, w jakichś hangarach, internet pełen fake newsów. W przetrwaniu pomaga słowo, tymczasowo. Trzeba
tymczasowo wytrzymać. Za jakiś czas wszystko wróci do normy. Podczas każdej wojny, każdego wielkiego kryzysu, każdego kataklizmu to pomaga przetrwać. Za tydzień wojna się skończy, najdalej za miesiąc. Myśleli zawsze i wszędzie. Trzeba jakoś tymczasowo przetrwać. Mam atak paniki. Myślę o tym, że pojawiają się ludzie biedni i zdesperowani i że mam duże szyby w oknach, które bardzo łatwo rozbić. W bezpiecznych czasach zapanowała moda na bardzo duże okna i jasne, rozświetlone mieszkania. Mam atak paniki. Muszę go rozchodzić. Oto jest proroctwo Izajasza z Księgi Izajasza, Biblia Tysiąclecia. O, Biblia Tysiąclecia, wyrok na Babilon, który ujrzał Izajasz, syn Amosa. Na Łysej Górze zatknijcie znak. Podnieście okrzyk wojenny. Dajcie znak ręką. By weszli w bramy książęce. Ja dałem rozkaz moim poświęconym. Z powodu mego gniewu zwołałem moich wojowników, radujących się mej wspaniałości. Waga, gwar na górach, jakoby tłumu mnogiego. Uwaga! Wrzawa królestw sprzymierzonych narodów. Pan zastępów robi przegląd wojska do bitwy. Co się tam dzieje? Wyje. Nie możesz iść do niego? Ja już dzisiaj kilkanaście razy tam chodziłam. No to może teraz ty, co? Ernestynek jest tam z nim. A, Ernestynek. Dobra. Uwaga! Gwar na górach, jakoby tłum mnogiego. Uwaga! Wrzawa królestw zjednoczonych narodów. To pan zastępów robi przegląd wojska do bitwy. Czy to Ernestynek cały czas się drze, czy to syrena? Ernestynek się drze, pan Lambercik wie. Pewnie mają spór z Ernestykiem. Brzmi jakby ostatecznie. Ucichło. Ile mamy czasu? No, 5-10 minut. Jakoś tak bardzo cicho. Normalnie to byśmy pędzili sprawdzić, nie? No to może 15. To pan zastępów robi przegląd wojska do bitwy. Wie, nie, no my musimy robić ten projekt. Jedyna szansa na jakiś zarobek w ostatnich czasach. No. Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu cicho. Pan i narzędzia jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. Zawyjcie, bo bliski jest dzień pański. Weź mnie uratuj. Przed sobą samą. Uratuj mnie, ja już po prostu w tym domu znikam jak... Ta, pamiętasz? Lea Massari na Skalistej Wyspie. Gdyby nie ta izolacja, to w życiu bym nie obejrzał tych wszystkich starych filmów. Jak to starych? Lea Massari znika bez śladu na Skalistej Wyspie w 1960.
No, a który znowu mamy rok teraz? 4566. Jak wygląda... Gdzie jesteśmy? W Tychach. A jak wyglądają Tychy w 4566? Są ogromne. W zasadzie zajmują pół zamieszkanego świata. Wiesz, że ja zawsze podejrzewałam, że Tychy to pół świata? A drugie pół? Ocean. Tak właśnie jest w roku 4566, w którym jesteśmy. A Katowice? Pod wodą. I mieszkają pod wodą katowiczanie? Mieszkają. Tylko nie muszą wychodzić. A my? Jest duża welonka z gigantycznym, jak na jej rozmiary, ogonem. Mniejsza od niej srebrna, lśniąca rybka i glonojad. Welonka, która początkowo wydaje się pewna swojego miejsca, stateczna i silna, zajmuje lewą, dolną ćwierć akwarium i prawie się z niej nie rusza. Jakby prowadziła intensywne i absorbujące życie wewnętrzne. Mały glonojad przycupnął z drugiej strony, przyssany do prawej szyby, ukryty za liściem podwodnej roślinki, niedaleko brzęczka, który cały czas jednostajnie pracuje i robi im harmonię sfer. Ale karty w tej izolacji rozdaje mała, srebrna. Jest szybka i roznosi ją energia. Musi coś robić. Nieustannie opływa 3/4 przestrzeni akwarium tam i z powrotem w nieregularnym tempie, robiąc nagłe zwroty. Niby starannie omija część zajętą przez welonkę, ale wyraźnie co jakiś czas specjalnie ją narusza. Welonka traci wtedy swój pozorny Welonka przepływa majestatycznie przez całe akwarium od ściany do ściany. Przepływa tak 3-krotnie i wraca na swoje miejsce. Dokładnie na to samo miejsce, jakby miała tam jakiś niewidzialny, wyleżany fotel, w którym czas wyżłobił dokładnie formę welonki w skali od 1 do 1. Po tym pokazie siły mała srebrna wycofuje się i pływa tylko po prawej, całą lewą część akwarium zostawiając welonce. Wyżywa się na glonojadzie. Nienawidzi go. Z impetem roznosi jego kryjówkę pod liściem i uderza go w kark. W coś w rodzaju karku. W coś, co glonojady mają w miejscu karku. Odpływa do niewidzialnej granicy w połowie akwarium i wraca podwójnie agresywna użreć najmniejszego. Glonojad odsuwa się w najdalszy kąt, w dolny kant akwarium, jakby próbował wydrążyć tunel. Ale stąd nie ma ucieczki. Rozdrażniona mała srebrna wygląda, jakby go chciała zabić i roznieść szczątki po całej swojej połowie, ale nie robi tego, bo dzięki temu starczy jej na dłużej. Najprawdopodobniej przez długi czas nic się w tym układzie nie zmieni na lepsze. Kup mąkę, dużo mąki, ziemniaki, spaghetti, sos do spaghetti, konserwy. Może zupki chińskie jakieś, nie wiem. Zobacz, te figurki, które żeśmy przywieźli z Tunezji. A nie z Indii? Z Indii jest ta miseczka z malunkiem. No co to przecież, miseczka z malunkiem jest z Grecji. Tak jak ta poduszeczka. Poduszeczka jest z Wietnamu. Przecież w Wietnamie nie ma takich poduszeczek. Wszędzie są. Dobra, nieważne. Idziesz na te zakupy? Boję się. Iść na zakupy? Ja mam iść? Zobacz. Zobacz te figurki. To z Indii.
Indii, z Tunezji, ale co one robią? Jak co robią? Wcześniej nie robiły tak. Jak? Tak. Zobacz. Zobacz, one się poruszyły. Pokaż te figurki. Ale one się przecież wcześniej nie uśmiechały. Teraz się uśmiechają. Żartujesz sobie ze mnie? To ty to zrobiłeś, tak? Niby jak? Nie wiem, ludzie robią teraz dziwne rzeczy. Ja nie umiem robić takich rzeczy. Ja nie mam takich farbek. Chcesz się przytulić? Nie. Dlaczego? Nie wiem. Wybacz, no, ludzie przeżywali przecież wojny. Siedzieli w schronach miesiącami, mieli więcej dzieci i więcej na głowie. My znikamy tu. Jesteśmy tam, w sieci. Coraz bardziej. To może po prostu skup się na zakupach. Jesteś człowiekiem, który ma listę zakupów, idziesz na zakupy z listą zakupów, masz zadanie, idziesz na zakupy z listą zakupów, tak? Mąka, dużo mąki. Ziemniaki. Spaghetti. Sos do spaghetti. Konserwy. Mąka, dużo mąki. Ziemniaki. Spaghetti. Sos do spaghetti. Mówiliśmy. Nie wiem, kup. Zobacz. Co ty mi pokazujesz? Figurki. Z Indii. Z Wietnamu. Z Tunezji. Mąka, dużo mąki. Tak, i opatrunki. Skończyły się opatrunki. I sos. Tak, sos. I opatrunki. Już. I już. Jest noc. Bo jest ciemno. Celem jest przejęcie władzy. To jest jedyny, maksymalnie czysty, maksymalnie jednoczący cel. Na potrzeby tej operacji przyjmuję imię, pseudonim... Barbara, bo to jest ładne imię i poza tym przede wszystkim biorę sobie za wzór górnicze cnoty. Modlitwa, skupienie i praca. Ze skupieniem najtrudniej. Ja bym jednak prosiła, żeby się każda przedstawiała imieniem, jakim chce być nazywana, okej? Okay? Ja Róża. Róża. Przez ten ciągły internet, co nam ryje dziury w mózgu, to wszyscy jesteśmy strasznie rozproszeni. I to będzie właśnie nasza przewaga. Dzięki skupieniu zwyciężymy w tym maksymalnie rozproszonym społeczeństwie. Najważniejsze jest tylko absolutne skupienie na przejęciu władzy. W tym celu odstawcie w trybie natychmiastowym wszystkie internetowe rozrywki. Wylogujcie się z internetowych społeczności, włączcie komunikatory, żadnych gier, żadnych YouTube'ów, muzyków, filmów, niczego. Wyłączcie internet. Ja mam taką uwagę. Nasze zebranie jest internetowe. Proszę o przedstawianie się imieniem organizacyjnym. Ja? Kobra. Co proszę? Kobra. Tajemnicza kobra. Otóż, tajemnicza kobro. Praca na rzecz przejęcia władzy i zebrania organizacyjne będą odtąd twoimi jedynymi aktywnościami internetowymi. Jedynymi, rozumiesz? No tak, ale to jest jawne przecież. Te zabezpieczenia są śmieszne. Każdy może nas oglądać, nagrywać. Tajemnicza kobro, ale nikt tego nie weźmie na poważnie. Przecież w sieci jest pełno świrów. To jest...
teatr, kabaret, rozumiesz, improwizacja, grupa wsparcia, internetowa powieść dla ubogich. Zresztą spiskowanie w celu przejęcia władzy nie jest zakazane. Nie jest? Oczywiście, że nie. Przecież mamy demokrację. Ale próbujemy wprowadzić tyranię. Tyranię? Ja jestem za tyranią. Tyrania. Tyrania, tak. Jestem za tyranią. Mówcie mi, Aleksandr... znaczy... Oleńka. Ja generalnie jestem bardzo za tyranią, tylko powiedzcie mi proszę, jak my to przeprowadzimy, to mówiłam ja, Oleńka. Oleńko, wszyscy są zastraszeni, a będą jeszcze bardziej. Grunt to nie przegapić tego czasu, bo jak nie my, to zrobi to ktoś inny. Izolacja, rozpierdziel i strach. To jest w skrócie nasz projekt. W skrócie Iris. 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 A słuchajcie, to znaczy, że zamiast tych prawdziwych informacji z radia, telewizji i gazet będziemy w stanie wprowadzić własne. Dokładnie. A w międzyczasie przejmiemy. Zawsze znajdą się tacy, co się zaczną coś domyślać. Pandemia potrzebuje ofiar. No to kiedy już będzie ta tyrania? Izolacja, rozpierdziel, strach. W skrócie Iris. Iris. Bez odbioru, czołem. Iris. Iris. Czołem. Czołem. Halo? Niespodzianka. Tato! No cześć, Juleczko. Tata się nauczył obsługiwać już rozmowy takie z obrazem, widzisz? Hej. Cześć, mamo. Boże, która jest godzina? I wiesz co, ja naprawdę nie wiem, kochanie. No, słuchaj, coś dziwnego dzieje się z czasem w tej zarazie, wiesz? No naprawdę. Zupełnie nie wiem, która jest godzina nigdy. Juleczko, a ty zamiast powiedzieć, że się stęskniłeś za naszym widokiem, to tylko pytasz, która godzina. No chyba, że się nie stęskniłaś. O Boże, Boże. No. Stęskniłam się. Czemu tak przerywam? Wiesz, Juleczko. Stęskniłam. A moja mama mówiła, że jak kobieta po wschodzie słońca leży w łóżku, no, to albo rodzi, albo już umarła. Nie krzycz. No, mama, wiesz co, ja tylko coś ubiorę na siebie, dobrze? Na chwilę odłożę telefon. Jula, co to jest? Takie nakrapia, jakieś takie... Co to to? Jula? Wąż? Żyrafa? To jest obraz performera. Kogo? Performera. Performera! No, to jest taki artysta prawdziwy, wiesz, nie taki udawany. Zagraniczny. Co ty? Ale on jest... To jest Polak przecież. Wiesz co, on jest strasznie ubrudzony ten obraz. Mogłabyś go tak... Ona w ogóle nie sprząta. Boże, mamo, to jest krew. On zabił żonę i krwią wysmarował ten obraz. I ty go masz w dom? Jula! A to był na pewno Polak? Mamo, to jest reprodukcja. Błagam cię, spokojnie. Lepiej mi powiedz, jak się czujesz. Wiesz co, jak patrzę na ten twój obraz, to mi gorzej. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Do sklepiku wychodzimy najwyżej, to tego na osiedlu, wiesz? Tego małego? No, tego małego, no ale wiesz co? Kolejki to tam teraz są na trzy godziny nawet czasami. A może wam coś trzeba przywieźć, co? Może coś kupić? A jak złapałaś jakąś zarazę? Nie, wiesz co, lepiej nie. No nie, no. Ale mogę zostawić zakupy przed drzwiami. A na zakupach przecież co, no do zarazki. Okej, to fajnie. Jula? A ja nie wiedziałam, że ty taką drogą pastą zęby myjesz. No. Możesz nie mieć za co chleba kupić, kochana moja. Jakby co... Kupiłam ją przed zarazą. No to jak ty często zęby myjesz, Jula?
No jak często, skoro tylko tyle zużyłaś, a to już trwa nie wiem ile, parę tygodni. Jula, Julka, myjesz zęby regularnie? Julka, Jula, cicho. A powiedz mi, a ręce dokładnie tak jak oni mówią? Ktoś tam stuka do niej, no. Jule... Mamo! No co? Juleczko, a tobie to pewnie tam samotnie, samotnej, to ciężko, co? My to mamy z siebie z mamusią, my się tak... Cały czas w internecie. No, co mamy? Jula, ty wiesz, że ty oczy stracisz? Ja wychodzę, spokojnie, nie martw się, wychodzę, żeby nie zwariować. Ale jak... Jule, jak wychodzisz? Ty jesteś naprawdę... No normalnie. No przecież ty wiesz, że ty, zakazali, ty mandat dostaniesz. Jak zapłacisz 30 tysięcy, to zobaczysz. Juleczko, no miałyśmy pogadać. Powiedz mi, co tam u ciebie, kochana? Mamo, dobrze wiesz, że nigdy nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie. Ale co ty taka drażliwa jesteś, co? Przepraszam, to jest po prostu przez to siedzenie w domu. No. Tak, a przed zarazą to przez co było, co? My z tej zarazy to my z mamusią to w ogóle nie śpimy, wiesz? W ogóle. W ogóle, bo czas się poprzestawiał. Ja na przykład stoję w tej kolejce na pocztę, bo mamusia wszystko na poczcie odbiera, bo zamawia przez internet. No, i wiesz co, stoję w tej kolejce 2-3 godziny i nagle się robi ciemno. No to poczta zamknięta. No to ja sobie myślę, że coś nie tak jest z tym czasem, no nie? W ogóle ciemno się robi teraz o dziwnych różnych porach. Juleczko, w czasie wojny ludzie też siedzieli w komórkach i to przez wiele lat i co? Ty też siedzisz w komórce, tylko inny. No tak. Ty? Buongiorno. Buongiorno. Jula, kto to jest? Jula? To jest Romeo. Przyjechał z Włoch. Jula. Darno. Jak z Włoch? Jula, to on zarazę ci przywiózł. Czy on cię mógł zarazić? Jula, ty się nie... Jula, ruszyć. Ty nie wyglądasz dobrze. Dobrze wygląda, tylko nie wiadomo, co złapała od niego. Jula, ty się nie ruszaj, my zaraz z tatusiem przyjedziemy. Z policją i z sanepidem. Teraz jakaś muzyczka z Jamesa Bonda. Przenosimy się. Z miejsca na miejsce. Z ust do ust. Z rąk do rąk. Ogarniasz? Zagarniam. Czy ogarniasz? Chcę ogarnąć. Zagarnąć całość. Załóż mi koronę. Jesteś królową świata. A ty jesteś królem świata. Żywych i umarłych. Jesteś królem rozmnażania się. Zmieniam się. Mutuję. Nikt mnie nie doścignie, bo zmienią postać co chwilę. Może dościgną mnie tamtą, ale ja już jestem inna. Gdzie indziej. Mnie tamtego dościgną, ale mnie już tam nie ma. Nikt mnie nie ogarnie. Nawet ja sam siebie. Bo jestem zmianą. 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 Badam, gdzie są granice, ale ich nie znajduję. Sam bym chciał mieć jakieś granice, bo się sam sobie wymykam i nie wiem. Ja już też nic nie wiem. Łapmy się. Trzymajcie. Nie puszczaj. Jak skończy się ta zaraza, to kupimy nowe krzesło. Ktoś to musi zrobić. Jak zjem, to zrobię. Od 3 miesięcy mogłeś to zrobić, nie zrobiłeś. Od jakich 3 miesięcy? Co ty opowiadasz? Na moich imieninach ta nakładka jeszcze była. Sobie policz. Twoja impreza była? A, przepraszam, 2 miesiące. Ale impreza była później. Że na imprezie ta nakładka jeszcze była. Twoja impreza była 3 dni po twoich imieninach. Imieniny miałeś we wtorek. Ale impreza była w sobotę, to jest 5 dni. Od wtorku do soboty to masz 5 dni? A ile? Sobie policz. Proszę bardzo. Wtorek, środa. A czemu liczysz wtorek? A czemu nie mam liczyć wtorku, jeżeli impreza była we wtorek? O co ci chodzi? Po pierwsze uspokój się, po drugie twoja impreza była we wtorek wieczorem. A co miała być rano? 3 dni normalnie Nobel z matematyki. Nie ma Nobla z matematyki. A z polskiego jest z fizyki, a z matematyki nie. Zastanów się, zanim coś do mnie powiesz. Zjem kolację, sprawdzę ci, pokażę, dobrze? Proszę cię bardzo. Dziękuję ci bardzo. A nie możemy tego zrobić po jedzeniu? To się normalnie nie da zjeść normalnie. Mogę. Co, boisz się, że nie wytrzyma 5 minut?
Nie wiem, 5 minut. A ile już zupę? 6? Nie wiem, Roland. A skąd wiesz, że nie 5? Wiesz co? Idź i zjedz sobie gdzieś indziej. Dobra, słuchaj, jesteśmy dorosłymi ludźmi, nie kłóćmy się. Co chcesz, żebym zrobił? Idź się umyj. Nie zamierzam spać ze śmierdzielem. Dlaczego mnie obrażasz? Bo się nie myjesz. Myję się. Raz na 2 tygodnie. Przeginasz. Kiedy się ostatnio rozkąpałeś? Myłeś czy kąpałeś, bo to jest różnica. Za ciebie mycie tylko rączki i buzia? I nogi. Akurat. O co ci chodzi? Z tobą się nie da żyć normalnie, ty masz jakieś kompleksy, ciągle jakieś pretensje, ciągle, że nie tak. Jak już słyszę o tym myciu, to mnie szlak trafia. Sama smrodzisz w tym domu. Wiesz co? Co? Wypierdalaj stąd. Co ty powiedziałaś? Wynoś się z tego domu. Sama wypierdalaj, ale najpierw się uspokój. Jestem spokojna, serio. Mam ochotę jebnąć ci tymi kombinerkami. Jebnąć kombinerkami? No proszę cię bardzo, zawsze mi powtarza, żebym nie przeklinał, bo się o dzieci troszczysz. Dzieci śpią, możesz kląć. Nie jestem chamem. Jesteś. Coś jeszcze? Śmierdziel. Kretyn? Kretyn, śmierdziel i gnój. To może od razu zabij mnie tymi kombinerkami, co się będziesz szczypać? Ty myślisz, że ja się boję? No proszę cię, zabij mnie. To może pierwsza rzecz, która ci w życiu wyjdzie. Jeśli stąd nie wyniesiesz, zabiję cię. Nie mogę znieść już twojego wyglądu. Nie mogę znieść twojej obecności. Nie mogę znieść twoich gestów, tego jak chodzisz, jak się ruszasz, jak oddychasz, jak popierdujesz. Nie mogę znieść żadnej czynności, którą wykonujesz przez cały dzień. Nie mogę zasnąć z obrzydzenia, że rano się obudzę, znowu tu będziesz. Co powiesz dzieciom? Że kiedyś im to wytłumaczę. A co powiesz w sądzie? Że za co mnie zabiłaś? Jaki powód? Motyw? Nie piję, nie biję, zarabiam na życie. Masz wszystko, co chcesz, żadna patologia. Za co? Że za popsute krzesło? Masz 10 minut. 10 minut na co? Żeby się spakować i stąd wyjść. Żeby nigdy nie wrócić. Żeby się stał jak zły sen, żeby się kurwa nie powtórzyło. Żebyś ty się nie powtórzyła. Ty sama dla siebie jesteś największą klęską. Sama się powinnaś zabić. Pomyśl, to może być całkiem niezły pomysł. 10 minut? Od teraz mierzyć czas. Hitler dawał 15. Dobra, masz 15. Koniec świata idzie. Lasy płoną. Epidemia za epidemią. Co jedna, to gorsza. A ty tyle poważnych problemów. Ty jesteś moim najważniejszym problemem. Dzieci potrzebują oparcia w rodzicach w tym najtrudniejszym czasie. Po prostu potrzebują czasu. Pomyśl, może to się przyda. Ty mi nie wierzysz? Nie. Nigdy mi nie wierzyłeś? Nie. Myślisz, że opowiadam bzdury, które się jednym uchem wpuszcza, drugim wypuszcza, tak? Dokładnie tak. To jest ostatnie 14 minut twojego życia, wierzysz mi? Jak chcesz mnie zabić? Czym? Kombinerkami. Jak? Będę ci nimi tłuc w głowę. To się nie uda. Musiałabyś mnie strzelić ze 100 razy, a jesteś zestresowana, nie będziesz trafiać. Weź sobie śrubokręt. O, jest tam w skrzynce. Od ojca dostałem, ani razu go nie użyłem. A co to potem zrobisz? Nie wiem, nie myślę. No to pomyśl. No. A co, obudzą się dzieci, zobaczą tatusia ze śrubokrętem w oku martwego i nic? Co, mycie i spać? Wsadzę cię do tapczanu i pójdziemy spać. Za 3 dni zacznę śmierdzieć. Już dawno zacząłeś. Ja mówię poważnie. Ja też pomochaj się. A ty się wąchałaś? Ja się nie muszę wąchać, bo ja się myję. Ja też się myję. Gdybyś się wąchał, to byś wiedział, że nie myjesz. Prawda. Ty ciągle mi coś wmawiasz, zawsze się tak zaczyna. Wszystko ci mówiłam. Bardzo możliwe. Już się ze mną ożenił, żeś mi dziecko. Długie dziecko. Przestań. Ja mówiłam tobie, a ty mi. Nie przestań. 11 minut. Nie mówiłaś o 12. Ja cię naprawdę zabiję. Nie znam cię od tej strony. Nie było okazji. Zostaw ten śrubokręt. Zmarnujesz sobie tylko czas. Ja ci pomogę. Siądę na poręczy, potem mnie zepchniesz, przyjdzie policja, powiesz, że sam skoczyłem i do niczego nie dojdą. Imponujesz mi. Nie podlizuj się. Ale ja mówię poważnie. Nic ci, że nie pomoże. Ty wiesz, że ja nie pamiętam, że czy kiedykolwiek mi zaimponowałaś? Wiesz, że wydaje mi się, że to jest pierwszy raz? To czemu się ze mną ożeniłeś? A ty czemu za mnie wyszłaś? Z głupoty. A ja z miłości. Nieprawda, dalej. Skąd, co? Siadaj. Skąd wiesz? Wiem. To co to było? Moje spięcie. I? Się rozpięło. Odwróć się tyłem, tak jak mówiłeś. Co to jest miłość? Nie wiem, czy to jest miłość, nie zagaduj mnie. A ja nie zagaduję, zostało mi ile? 10 minut? To może czegoś dowiem się ciekawego na ten temat. Ja nie chcę cię zabijać, ja wolałabym, żebyś wyszedł. Nie. No dobra, może to była miłość. Między nami? A między kim? Wiesz, o czym myślałam, kiedy robiłam dzisiaj tę pieprzoną zupę? O czym? Nie przerywaj mi. Myślałam o tym, że najbardziej na świecie chciałam, żebyś dostał raka. Żebyś się krótko męczył i umarł. Żebyśmy poszli na ostatni spacer, żebym cię pocałowała i płakała. I żebym myślała, że żałuję tych wszystkich naszych złych chwil. I żebyśmy się ściskali za ręce i żebyśmy wspominali, jak nam było dobrze. I żebyśmy żałowali, że patrzyliśmy na siebie jak na wrogów. Bo tak naprawdę na świecie jesteśmy tylko ty i ja. No? Żebyś mi czuł, że to jest dobre. Wtedy bym ci powiedziała, że tak naprawdę bardzo cię kochałam. I wtedy, żebyś umarł. Pomyślałam sobie, że to jest najlepsze, co jeszcze mogłoby nam się przydarzyć, wiesz? Dlaczego ja? To dlaczego ty? Dlaczego ja mam mieć raka? Bo ktoś się musi dziećmi zająć, a ty im obiadu nie zrobisz.
Mają dwie babcie. Dobra, to ja umrę na raka. A na łożu śmierci powiem ci, kochanie, nie wstrzymuj się, znajdź sobie kogoś innego. Co myślisz, że ja nie wiem, że o tym nie marzysz? Powiedz. Nie chciałbyś, żebym umarła? Żebyś sobie mógł kogoś znaleźć legalnie? Nie myślisz o tym? Tak. A nie sądziłam, że taką nie myślisz. Ile mi zostało czasu? 6 minut. To tyle, ile jesz zupę. Ja jem zupę 5. Mówiłaś 5. Nie, to ty mówiłeś, że dłużej miałeś pretensje. Nie miałem pretensji o zupę, tylko o krzesło. To tobie się coś nie podobało w zupie. Co? Nie wiem co. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Dlaczego mnie kochałaś? Śmieszny byłeś, zabawny. Tylko dlatego? To ty chciałeś ciągle podróżować. Mówisz, że dzieci jesteśmy dla ciebie przeszkodą. Przeszkadzało ci, że nie możesz podróżować przez nas. Takie tam gadanie. A nie było tak? Nie, no było, tylko nie wiem czemu, nie wiem co chodzi. To jedź, zabieraj się. Nie. Podaj adres, wyślij ci rzeczy. Nie, bo nie wiem po co. Dlatego to się skończyło. Co? Przestałaś mi imponować. Dlaczego? Dlatego, że taki jesteś, taki jak teraz. A myślałeś, że jestem inny? Pewnie. Mhm. Kiedy przestałaś mnie kochać? Ja nie wiem, czy cię w ogóle kochałam. Nie zadawaj pytań, które nie ma odpowiedzi. A kiedyś były? Nie wiem. Powiedz mi coś. Co? Coś, czego nigdy mi nie powiedziałaś, czego nie powiedziałaś mi dotąd. Nigdy cię nie zdradziłam. Żartujesz? Nie. I nigdy nie pomyślałaś, że z kimś mogłabyś... Nie. Dziwne. Nie, to nie jest dziwne, to jest normalne. To by się wszystko pomieszało. A ja? Co? Nie chcesz zadać mi pytania, zanim mnie zabijesz? Nie. Ręce ci drżą. To jest ostatnia minuta, uciekaj. Ale jesteś piękna. Ty robisz na złość nawet teraz. Czas się skończył. Myślisz, że jesteś lepszy, ten szlachetniejszy, co? Pamiętasz Matrixa? Co? Literki zielone na czarnym tle. Pamiętasz? Tylko mnie teraz nie przytulaj. Tylko mnie teraz nie przytulaj. Teraz wróci jakiś klient, to chyba psychiczny. No to co ja mam się... Maseczka mam się co ubrać? Ty, no lateks to jest jakiś pomysł. No co ja mam cały dzień stać w lateksie? W suszę, w upał! No dlatego trzeba się zabić. No wtedy nie będziesz jeść. Chyba ty nie będziesz jeść. Ale ja nie wiem... Nie wiem. Zoi. Ale wszystko stoi. Samoloty nie latają. Statki nie pływają. U przyjaciół w Kolumbii nawalanka. Kto się pogrąży, kto przetrwa. I też nie przynoszę zysków. Na siebie nie zarabiam. Nie wiem co. Do premiera pisałem i odpisał. Wiesz, ale organy swoje będę mógł sprzedać. No, do pierwszego wystarczy. I krwi trzeba, bo honorowi krwiodawcy z domu nie wychodzą. Ale ja to na zimno mówię. Na spokojnie, bez urazy, bez gniewu. No, taki przyszedł czas, Zoli. Okrutny czas. I świat jest naprawdę w granicznym momencie. I nic nie będzie takie samo, chociaż takie samo się będzie wydawać na początku. Boże, seksu nie będzie. Będzie. Ale VR. Co to jest? Nie ogarniesz te wirtualne sprawy, nie ma cię tam. Ale ciebie też tam nie ma. Mnie też tam nie ma. A może najpierw zabij siebie, a potem mnie... Zoi, lubię cię.
Ja ciebie... Nie, Borys. Byłaś moją najlepszą kurwą. Chyba ty. To co ty jeszcze potrafisz? Wiesz co ja potrafię? Ja potrafię tańczyć i śpiewać. Człowiek człowiekowi wilkiem, Zoe. Człowiek, na widok człowieka, twarz zamaskowaną odwraca i na drugą stronę ulicy przechodzi. A jak nie przechodzi, to tak wilkiem patrzy. Także lód przenika. Lodowatość. Tak jak to na mnie teraz. Jesteś zbędna. Chyba ty. Możesz mnie przekonać. Będą tak znudzeni i zbrzydzeni swoimi żonami, jak te żony będą znudzone i zbrzydzone nimi. Bo stałych klientów dojdą nowi, bo ci, którzy jeszcze nigdy nie próbowali, to już sobie dawno powiedzieli, że jak to się wszystko skończy, to muszą spróbować. Zwiększy się konkurencja na rynku. Wiesz, dojdą nowe dziewczyny, bieda je dociśnie, wszystko potracą. No i ty będziesz potrzebny, żeby to wszystko poogarniać. A pierwsi to przyjdą ci, którzy już teraz chodzą niezamaskowani, podają sobie ręce i spotykają się na piwo w lesie. Kiedy? O! Promocję można zrobić. Na przykład dla pierwszych klientów za połowę ceny. No i jak tym się nic nie stanie, to przyprowadzą swoich kolegów. To wszystko ruszczy. Rozumiesz? Po prostu ruszczy. Za rok. Za dwa. Nie wiem, za pół. Ja mam długi, Zoe. Ja mam poważne długi, które nie będą odroczone. I ci, u których mam te długi, mają jeszcze większe długi, które nie będą odroczone ani o jeden dzień, ani o dwa. A ci, u których mają te większe długi, się denerwują. Ja wiem, Borys. Ja wiem, kto jest potrzebny. Kogo brakuje. Co ja umiem? Połóż się, Borys. Poprawię ci poduszkę. Pogłaszczę po głowie. Zmienię kompres. Leż, Borys. Na lekach się. Trochę zna. Krwi się nie boję, ciała ludzkiego się nie boję. Będę pielęgniarką. Powiedz wszystkim dziewczynom, stawimy się na pomoc dla pielęgniarek. Czego nie umiemy? Nauczymy się w robocie. No i same czegoś nauczyć możemy. Leż, Borys. To będzie największa rewolucja w polskiej służbie zdrowia. Największa od dawna zmiana na lepsze. Borys, chciałbyś, żebym była twoją pielęgniarką? No powiedz, chciałbyś? A teraz oddaj mi. Kto? Tej eksperymentalnej operacji. Od tego momentu będę się meldował jako UF. To jest mój pierwszy raport z planety Ziemia. Raport skierowany do całej naszej marsjańskiej społeczności. Celem eksperymentalnej operacji od tego momentu nazywanej przeze mnie skrótowo EXPOP. Jak wiadomo, jest rozpoznanie ewentualnej sytuacji inwazji na tę miłą, ciepłą, krajobrazowo urozmaiconą, chociaż w ostatnimi czasy nieco rozedrganą planetę. Z satysfakcją stwierdzam,
że etap pierwszy zakończył się całkowitym sukcesem. Co się udało? Udało się mianowicie uspokoić wibracje planety spowodowane nieustannym ruchem komunikacyjnym oraz nieustannym przemieszczaniem się gatunku, którego postać w celach ekspopniniejszym przyjąłem. Ci nadaje z domu Zabrzu Maciejowie, którego jednego z mieszkańców, niejakiego Artura Święsa, zjadłem w celach przybrania jego postaci. Obserwuję i badam pozostałych mieszkańców tego domu. Zainstalowałem się szpiegowsko w sieci internetowej, smartfonach, odbiornikach telewizyjnych mieszkańców innych domów. Zajęte jest! Udało się stworzyć warunki, w których jesteśmy w stanie kontrolować ich zachowania, reakcje i wzajemne relacje w stanie całkowitej izolacji, warunkach umożliwiających rzetelną pracę badawczą. Udało się też radykalnie wstrzymać intensywną eksploatację planety, która ewentualnie z powodzeniem może służyć naszym celom. Osiągnięcie tego przyszło nad wyraz łatwo. Ten gatunek bez najmniejszych oporów poddał się wszystkim wymaganym przez nas ograniczeniom, mimo iż zgodnie z procedurą środki, jakie zastosowaliśmy, były niemal symboliczne, a liczba dotkniętych nimi istot stanowi naprawdę niewielki procent populacji. Wniosek pierwszy. Nadrzędną ich potrzebą jest potrzeba osobistego bezpieczeństwa. Wniosek drugi. W związku z wnioskiem pierwszym chętni i bezproblemowo rezygnują niemal całkowicie z osobistej swobody. I wreszcie wniosek trzeci. Szczególnie dla nas istotny. W związku z wnioskiem pierwszym i drugim jest to gatunek zaskakująco łatwo przystosowujący się do niewoli. Chwileczkę! Moment! Jeszcze! Dobrze. Ta planeta jest zaskakująco ciekawa. Ta istota na przykład nazywa się Muchan. Nie mogę jej złamać. Siada na suficie i chodzi do góry nogami. W ramach kamuflażu muszę wylać ze zbiornika skroplone chmury z dolnych warstw atmosfery, którym z tęsknotą przygląda się dana mucha. A to twoja koleżanka? Dzień dobry, przepraszam, która godzina? Spokojnie. Niech się pan wyśpi, to dopiero świta. Czy coś się stało, że pani tak wcześnie u Heleny? A nie powiedziałam, że przyszłam do Heleny. Aha, ja przepraszam, ja się szybciutko ubiorę. Przede mną nie musi się pan wstydzić. Poznajcie się, my już przeszłyśmy na ty. Wojtek. Śmierć. Przepraszam, nie spodziewałem się, że ktoś nas odwiedzi w ten czas zarazy i samotności we dwoje. Ona jest w pracy teraz. A na czym polega pani praca? Na zabijaniu. Przeszliście na ty. Okej. Więc jesteś śmiercią? No. Wreszcie dotarło. Czyli nikt na świecie w tej chwili nie umiera? Dlaczego nie? No bo ty siedzisz sobie u nas, pijesz kawę i kontemplujesz wschód słońca. No, Wojtek, naprawdę szkoda twojego czasu na ironię. Okej, ale to poważnie bez ironii, jak to działa? Ja jestem twoją śmiercią, tak? Moją? Tylko i wyłącznie twoją. Wojtusiu? Uspokój.
oddech. Izolacja, ale ja mam naprawdę masę rzeczy do roboty. Dlatego ja was tutaj zostawię przy tym oknie i ja sobie pójdę do pokoiku obok. Ale dlaczego wy się uśmiechacie? Wojtek. Wojtuś. Nie masz żadnych rzeczy do zrobienia. Przyszła do ciebie śmierć. Aha, i dokąd idziemy? Okej, najpierw formalności. Ja mam parę pytań. Jestem zdrowy, nic mi nie dolega. Ruchu mi ostatnio trochę brakuje, ale to wszystko. Widzę, że się wstrzymujesz z tym kaszlem. No, odkaszlnij sobie. Przepraszam najmocniej, ale twoje zdrowie to mnie zupełnie nie interesuje. Ja jestem śmiercią, nie pielęgniarką. Zupełnie nie o to chciałam zapytać. O co? Pytanie pierwsze. Czy jesteś zadowolony z tego, jak przebiega twoje życie? A przepraszam, a co to za formularz? A to takie tam, to wszędzie biurokracja podobno potem coś tam z tym robią. To nie moja sprawa, więc tak czy nie? Wojtek, nasza miłość, małżeństwo, wspólne mieszkanie. No i pracę masz fajną. Trochę świata zobaczyłeś. Chyba okej, nie? W zasadzie dopiero się rozkręcam. No, ale to nie tak brzmi pytanie. No, generalnie mam poczucie, że wszystko, co najważniejsze, dopiero się zdarzy. No to miło mi to, ale to tak czy nie? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Ach, i bałam się, że padnie to pytanie i na to pytanie tak odpowiedzi padnie. A to przepraszam, a to nie można odpowiedzieć, nie wiem? No niby można, no ale jak się powie, że można, to potem wszyscy na wszystko odpowiadają, że nie wiem. Każą nam raczej naciskać na bardziej zdecydowane odpowiedzi, tak? Dzieciństwo chyba też miałeś w porządku. Jakby twoja matka usłyszała, że nie wiesz, to by się załamała. Dobra, ja to zaliczę, ale umówmy się, że pula nie wiem, to już jest wyczerpana, okej? Okay? Mhm. Dobra. Pytanie drugie. Czy zrobiłeś w życiu więcej dobrego niż złego? I teraz się skup, tak? Bo od tego coś tam podobno zależy. Ale skąd ja to mogę wiedzieć? Sorry, nie ja układałam te pytania, tak? Myślę, że ktoś tam to potem sprawdza i że chodzi o jakość twojego sumienia. Więcej dobrego niż złego, tak czy nie? W jakim sensie dobrego? Dobra, zostawmy to. Jeszcze ten raz piszę nie wiem, ale ostrzegam. Dla tych, którzy trzeci raz z rzędu odpowiadają nie wiem, zarezerwowano najsprawiedliwszy zakątek piekła, tak? Wojtek. Wojtuś. Jestem przy tobie. Jestem tą, którą wybrałeś, żeby była przy twojej śmierci. Ale musisz współpracować. Helena, ale czy tobie nie za bardzo się śpieszy z tą moją śmiercią? Ja chcę być tylko pomocna. Trzecie pytanie brzmi, czy ludzkość powinna przetrwać? Jezus Maria. No dobra, odnotowuję wierzący. Ale kto układał te pytania? No, chyba Bóg cię o to pyta. Czemu mnie? No może nie tylko ciebie. Robi taki ogólny sondaż wśród umierających. No ale ja się nie czuję kompetentny, żeby odpowiadać na takie pytanie. Dobra, to co z tym robimy? Ja zostaję. Tu, w naszym mieszkaniu. Zachwycająca się wschodem słońca. Wszystkim, całym światem. Chcę żyć, kochać. Tańczyć. Spójrz na mnie i powiedz, czy ludzkość powinna przetrwać. Nie wiem. No okej, dobra, to ja przyjdę może później. Dlaczego? No przecież ja nie oddam takiego formularza, no sorry, no. Na piekło? O Jezu, dobra, dziękuję za kawę. Weź ty się, gościu, ogarnij, dobra? Do widzenia. Witam was na kolejnej próbie naszego chóru przetrwania. Tak. Chóru przetrwania. Jest nas mniej niż ostatnio. Oto z różnych powodów. Jest nas mniej. Nie będziemy wdawać się w szczegóły. Dlaczego jest nas mniej? Szczegóły na obecnym etapie nikomu nie służą. Jesteśmy. Tak. Jesteśmy my. My jesteśmy. Chciałabym, żebyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, poczuli radość, że jesteśmy. Zróbmy głęboki oddech. Weźmy głęboki wydech
i pomyślmy, jestem. Jesteśmy. Widzę, że część z was sygnalizuje, że chce coś powiedzieć. Wyciszyłam wasze mikrofony. Uspokójmy emocje. Nie jesteście słyszalni. To jest chór przetrwania. Każdy z was będzie słyszał wyłącznie własny głos oraz instrukcje. Widzimy się wszyscy. Konsekwentnie i stanowczo będę wyłączała obraz tym, którzy zechcą siać niepokój za pomocą gestów, mimiki czy komunikatorów tekstowych. To jest chór przetrwania. Wyłączam obraz tym, na których twarzy maluje się niepokój. Pomyślcie sobie o przyjemnych sprawach. Plaża, cichy gwar plażowiczów, szum oceanu. Cicho, cichutko, szemrzemy. Teraz ptaki. Koło plaży jest las, a w nim ptaki, które się cieszą. Cieszą się, że nikt im nie przeszkadza, które nareszcie mogą sobie ćwierkać, plimkać same o sobie, same do siebie. Jesteśmy z nimi. Jednoczymy się, ćwierkamy, plimkamy. Oceanie ryby, które nareszcie mają głos. Wyłączam kolejną osobę. Prosiłam, żeby nie siać niepokoju. Robimy dzióbki jak ryby. Ocieramy się łuskami o promienie słońca. Wyskakujemy w górę ponad fale. Nikt na nas nie patrzy, nikt nas nie zakłóca. Jest nam naprawdę dobrze. Korzystajmy. Korzystajmy. Przetrwają ci, którym jest dobrze. Nikt więcej. Powoli, powolutku, milutki jak samitny piasek. Otula nasze zmęczone głowy, masuje nasze spragnione pieszczot szyję, głaszcze nasze utrudzone czoła, daje odpoczynek uszom. Musimy stać się piaskiem. Musimy stać się piaskiem. Trzymamy oddech. Nie wypuszczamy. Byliśmy morzem, byliśmy ptakami, małżami, rybami. Teraz będziemy piaskiem. Musimy stać się piaskiem, żeby przetrwać, tak. Czy to już jest jasne? Czy tak? Dobrze. Dobrze. Teraz naprawdę jest dobrze. Teraz jest dobrze. Kto tu jest? Tato? Ty tu? A ty tu? No, pobyć sama przyszłam. No, znowu porażka. No, jakoś. Tak, jakoś. To mam se pójść. Nie no, spoko. Przyzwyczaiłam się. Do mnie po tylu latach, no to fajnie. Nie, że nie ma samotności. A to źle? Źle? To co jest teraz? To wszystko? Że jestem z wami cały czas na małej przestrzeni, 24 godziny na dobę, że wszystkie moje plany legły w gruzach. Jakie wakacyjne? Nie, w ogóle. Nie no, wiesz, trochę optymizmu. World Trade Center, kryzys finansowy, uchodźcy, kryzys klimatyczny, a teraz to.
I coś mi się nie rysuje, żeby to się miało poprawić. Pokażę ci coś. Skąd to masz? Kupiłem. Boimy się, że nie wystarczy nam pieniędzy na kredyt, na czynsz, a ty kupujesz teleskop. No. Dlaczego? Bo zawsze chciałem mieć teleskop. Ale po co ci? No, w sprawie gwiazd. Powiedziałeś mamie? Nikomu. Przecież nikt go od ciebie nie odkupi, jak przyjdzie wojna, albo nie wiem, głód, tornado, albo za jakiś bezcen. Ale nie po to go kupiłem, żeby potem sprzedawać. Teleskop. Teleskop? Nie jakiś luksusowy, ale porządny. Nie, końca świata nie zobaczysz, ale środek zobaczysz. Tak? No. Nie, a dzisiaj nie zobaczysz. Wszystko jest zanieczyszczone z tym światłem. Niebo, to nikt się nie zobaczy. Daleko. Bo trzeba by było wyjechać gdzieś za miasto daleko. Albo jak miasto zgaśnie. No, miasto zgaśnie, tak. No dobra, znasz się na tym? Gdzie jest jakaś gwiazda albo, nie, gwiazdozbiór? Jakaś kometa? Kometa to... Znaczy, nie znasz się na gwiazdach. W ogóle, nawet powiem ci, że jakby mnie ktoś zapytał, to tak do końca nie wiem dokładnie, gdzie jest Wielki Wóz. No, tam. Chyba. Chyba tak. Ale wiem też, gdzie jest ta. Kasiopeja wiem, gdzie jest. I Orion. A ty skąd ty to wiesz? No, wiesz, kiedyś chodziłam do szkoły. No, fajnie. Światło tych gwiazd, na które teraz patrzymy, leciało do nas dłużej niż istnieje Ziemia w ogóle. To jest jakiś odbłęd. To leciało do naszych oczu, tak? I koniec? No, się ułożyło w ich kształt. Jak? Ich tam, ich nie ma? Może już ich nie być. Żadnej z tych gwiazd, na które teraz patrzymy, może już dawno nie być. A nasze światło też podróżuje tam? No, my wydajemy takie małe, takie malutkie światełko. No ale podróżuje przecież tam w kosmosie. No tak, no bo czemu nie? Aha. To znaczy, że nasz obraz, tutaj jak teraz jesteśmy, też sobie podróżuje w kosmosie. Tak, tak. I ktoś gdzieś za miliardy lat będzie patrzył przez lunetę i może nas zobaczyć. Musiałoby mieć niesamowitą tę lunetę. No ale gdzieś ktoś, gdzieś za miliardy lat, jakieś lata świetlne od nas może mieć niesamowicie super lunetę. I może nas zobaczyć. No, może. Co ty robisz? No, macham im. Fajnie, to ja też pomacham. Ale naprawdę nie możemy na Malediwy. Nie. Ale serio. Serio nie i nie i nie. No dobrze, może mi ktoś to racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego Malediwy nie? Ty widziałeś, jaka jest powierzchnia tej wyspy? My się tam zesramy z nudów. No tak, bo dla ciebie jest obca rozrywka pod tytułem siedzenie na plaży i czytanie książek. A wiesz co, siedzieć i czytać ja sobie mogę też w domu. A plaża? Plaża to jak chcesz, to ja ci zrobię w łazience. Trochę piasku, wanna, woda jest i gra. 2 tygodnie leżeć i czytać? Masakra! No dobra. No to gdzie?
Egipt? Nie, 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 tylko nie Egipt. Ja mam dosyć tego smrodu tych wielbłądów. I nie Turcja, błagam, ja już żygam Turcją. Ja może bym pojechał do Danii. Ty nie chcesz do Danii, tylko do Legolandu. Ja chcę do całej Danii. Nie, nie, przecież tam jest zimno. Jak ja gdzieś jadę i płacę, to nie po to, żeby marznąć. I żeby sobie poleżeć i poczytać, nie? A poczytać i poleżeć też możesz sobie w domu przecież, nie? Wenezuela. Podobno jest cudowna. Nikola była. Wenezuela? Co to? To ja mam jeździć tam, gdzie jeździ Nikola? Co to? Pogięło cię? Przestań. Proszę cię. No. Bo Nikola... Robaki! No, mówiłam! Robaki. Tam są robaki. Są moskitiery. Pełzające, latające. Włażą ci wszędzie. Tak, moskitiera. Możesz chodzić moskitierze. Moskitierze ma wodzić po plaży, tak? No. A poza tym, jak ja płacę, jadę gdzieś i płacę, to chcę, żeby było pięknie, żebym sobie mogła poleżeć, poczytać, tak? No to się zdecydujmy w końcu. To ja mam coś dla was, co nas wszystkich pogodzi. A! To dlatego zdyskwalifikowałeś moje Malediwy, tak? Mhm. Ale ja nie chcę na te Malediwy po raz dziesiąty. Nie martw się, tata ma coś gorszego. Już myślę, że to Podlasie. Co? Słuchajcie, coś, co was zaskoczy. Chiny! Ja. Zaszkało kakao, co? No tam co? Jeszcze nie byliśmy, wycieczka objazdowa. Mamy tak, zakazany pałac, mur, no ale... żółte rzeki. Ale strasznie się tam umordujemy. Ja nie chcę lecieć 10 godzin samolotem. 20, nie 10. A jakie to ma znaczenie? Duże. Dobra. Nie słuchajcie, co wy myślicie, że... dla mnie to jest przyjemność w ogóle gdziekolwiek z nami jeździć? Mordować się, tak? Na każdej wycieczce? Moje marzenie to wiecie, co to jest? Po prostu zostać w domu, odespać sobie się wszystko. Nie chociaż nie, wstanę tylko tak, żeby się najeść, napić i do kibla. I znowu spać. Błagam. A wiesz, o czym ja marzę? A ty se możesz marzyć, o czym chcesz. Szczerze? Dobrze, to ja wam powiem szczerze. Ja bym wolał nie chodzić do szkoły. Tak? Tak. A ja to bym sobie posiedziała w domu, wiesz? Tak, posiedzę sobie, poczytam książki, w samotności na luzie, nigdzie nie jadę. Jak to nigdzie nie jedzie? Nigdzie nie jadę! Tak? Jak nie, to nie. Wszyscy tak, a my nie. Jak nigdzie nie, to nie, nie, nie. Oczywiście ja chciałabym, ale nie, jak i nie, nie, to co? Ale po co? Nie, 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 jak nigdzie nie, to po co, prawda? Ale na co to? Na co to? Na co to? Jakby się tak stało, że nigdzie nie, to ja bym była potwornie szczęśliwa. A może Wenecja? Rodacy i rodaczki, Polacy i Polaczki, ojczyzna węgle. Mgła zasnęła góry i wyżyny, doły i doliny. Okręt, na którym jeden chce płynąć w prawo, drugi w lewo, a trzeci krzyczy cumujcie. Owszem, może daje radę na spokojnym morzu, w czas słońca i pogody, ale teraz musimy działać inaczej. Polacy i Polaczki, rodacy i rodaczki, jest mgła. A my jak te sieroty kręcimy się w kółko. Ale koniec. Nie jesteście już osieroceni. Okręt wraca na kurs. Usuwamy balast. Nie potrzebujemy praw człowieka, którymi nas atakują zboczeńcy i anarchiści. Potrzebujemy nowego regulaminu. A więc tak. Łysi pozostają w domach. Zbyt owłosieni pozostają w domach. Odchody zostają wydalone. Śmieci na śmietnik. Odpady do spalenia spalić. Nauczyciele pozostają do dyspozycji. Piosenki zostają rozwiązane. Piosenkarze pozostają do dyspozycji. Książki do pieca. Dentyści będą nam potrzebni. Każdego dnia otrzymacie listę czynności oraz nowy regulamin. Tu, 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 tu. Zaufajcie nam. Tu, 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 tu. Jezu, jak mnie boli Czesław. Nie, nie, nie. Siedź, siedź, spokojnie. Nic sobie tego nie rób. Ja ci to zrobię. Ale jak ty mi to zrobisz? I co ty mi zrobisz, Czesław? No co?
Usunę ci go, no. Plomby ci wprawdzie nie wstawię, bo brak tych komponentów. No, no i jak mi usuniesz i czym mi usuniesz, Czesław? A co? Wolisz, żeby ci dentysta zakoronowane bezobjawowo palce do dziuba wkładał? No przecież chyba ma rękawiczki, nie? A klamka w poczekalni? A fotel dentystyczny? A fotel w poczekalni? A narzędzia? No ja wiem, nie, ja wiem, że dezynfekują, no. Ale skąd wiesz, czy dokładnie? A fartuch? A pod fartuchem ubranie? Co, wirus nie przejdzie? Przejdzie, przejdzie. Trochę tam posiedzisz. A on nawet śpiesząc się też przejdzie. A te choroby twoje towarzyszące, co? Co? Palców u rąk mi zabraknie. Czesław! Ja już to raz zrobiłem. W wojsku. Koledze. Nic wielkiego. Ale no przecież ty nie masz narzędzi, Czesław. Jak to nie mam? Jak to nie mam? Słabo mi. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Zaraz usuniemy problem, zaraz. Masz. Napisie. Co to jest? To? Znieczulenie. No przecież chyba nie chcę, żebym ci tak rwał na żywca, nie? Czesław? Ja mam kłopoty z nadciśnieniem i z sercem, no. Poza tym tu mi szyja puchnie, jak się zdenerwuję, już mi puchnie. No to tym bardziej powinnaś się napić, no. Ale ja nie mogę, bo ja najpierw zebleję, zwymiotuję, a przedtem to jeszcze umrę. No ale najwyższy czas, no. Pij. Musisz się napić. Nic tak nie dezynfekuje. A poza tym tego jeszcze nie zabronili. No, ale ja już tyle lat nie piłam, Czesław. No musi. Co? Bo pić mi daj. Co? Pokaż tę szósteczkę. Aj, jaka ładna szósteczka. Ty sukinsynu jeden. A ja cię nigdy nie kochałam. Idzie pierwsza pomoc. Uwaga, wyrwę ci wszystkie. Razem z językiem. Czesław, ty sukin kocie. Ja się zawsze chciałam udusić. Udusić i cię na pewno uduszę. Zobaczysz, że cię uduszę, tylko że ja jestem tchórzem. Ale na naszą rocznicę ślubu to ja cię na pewno uduszę. Dawaj. I zrobię nam prezent. Jest. Popatrz, jaki ładniutki. Serduszkiem. Jak wygląda, jak serduszko. Czesław, co, kochanie? Ty mnie nie opuścisz, prawda? Nie, kochanie. Czesław, nemyki ty, pa! Ja was widzę odwrotnie. Czarnych na białym? Od tyłu? Nie, do góry nogami. A nie możesz obrócić ekranu? Obróciłem, ale wy się też obróciliście. No a bokiem? Bokiem jesteście, bokiem. Florian, bo ty musisz pobrać aplikację. A to się nie pobiera samo? Dobra, nieważne, zostawmy to. Przejdźmy do rzeczy. Chodzi o duże pieniądze. To jest legalny interes. Żaden przekręt. Załatwia to taki jeden mój znajomy z Nigerii. Tylko musicie wpłacić kasę. Bo ja sam tyle nie mam. Ja myślałem, że ta duża kasa jest do zarobienia, a nie do wpłacenia. Rodzic umiera, dziecko dostaje główną nagrodę, tak? A tutaj jakby naszym rodzicem jest świat, ziemia. Ja was teraz widzę wszystkich z góry. Nie widzisz w telewizji, co się na świecie wyrabia? Poprawia się. To jest mydlenie oczu, nie ufaj temu. Co proponuje ten twój kolega z Nigerii? Nie? Chodzi o fundusz, który inwestuje w katastrofę. To ma teraz 100% powodzenia. Widzę kominy. Gloria, gdzie ty jesteś? Wpłacamy wszystko, co mamy w fundusz
Im gorzej, tym lepiej. I spokojnie patrzymy, jak świat płonie. Dopóki będzie. Bo potem dostajemy główną nagrodę. No co potem, to się zobaczy. Jest jeszcze Mars, Wenus. No ale tam już byliśmy. Tam już też nic nie ma. Byliśmy tam wcześniej. I to też widzisz? Nie ma już nic. A została tylko maleńka iskierka. Walerko, żebyś nie dzwoniła. Prosiłem cię. Wybacz mi, Pawełku. Nie chciało mi się pisać. Zmęczona jestem po dyżurze. Wiem, ale po prostu ja jestem ostrożny. Zrozum to, mamy dziecko. Paweł? Ale wiesz, że ja i tak oddycham w mieszkaniu? Wiem. Po prostu minimalizuję ryzyko. Wiesz, kiedy mówisz, wydychasz powietrze bardziej intensywnie niż kiedy tylko oddychasz. No ale co, ty jesteś lekarką, nie ja. Powinnaś to wiedzieć lepiej ode mnie. A jedzonko jak? Smakuje ci? Zrobiłem cię pyszne? Tak, jesteś najlepszym kucharzem, jakiego znam. Zobacz, co znalazłam na drzwiach. Głupi ludzie, no. Boję się, Paweł. Boję się, że przyjdzie druga fala i trzecia fala i czwarta fala i połączy się z inną pandemią, a szpitale będą jak twierdze, bo będą chodzić bandy i zabijać lekarzy. Wiesz co, ja się dziwię, że wy nie możecie tymczasowo mieszkać w tych szpitalach. Wiesz, byłabyś spokojniejsza. Dlaczego niby w szpitalu miałabym być spokojniejsza? No tutaj się denerwujesz, ja cię denerwuję. Przepraszam, już nie będę. A wy jak żyjecie? Kłócicie się? A wiesz... Dwie osoby, jedno mieszkanie, to się nie może udać. Idę do kuchni, a Marysia idzie do kuchni. Idę do łazienki, a Marysia idzie do łazienki. A w ogóle jest Marysia? No, jest gdzieś w domu. Chcę ją zobaczyć, zadzwonię do niej. Nie, wiesz co, daj jej spokój. Ale... Halo, Marysia? Marysiu, dlaczego się nie odzywasz? Co tam się dzieje? Cześć, zostaw ją w spokoju, co? Marysia! Ty, Paweł, a kiedy ty ją ostatni raz widziałeś, co? Nie wiem, wiesz, wydaje mi się, że dzisiaj ją widziałem jakoś. Otwórz się drzwi, dzwoni na policję, Marysia! Spokój się i zostaw te drzwi. Tureczko, ja chciałam się tylko z tobą zobaczyć. Pozwól mi się do końca odzwyczaić. Od czego, ode mnie? Za ojcem nie tęsknię już dawno. Marysia ma rację, tęsknota to jest zła emocja. Jestem w procesie odzwyczajania się od ciebie, mamo. To ty napisałaś tę kartkę? Odejdź, proszę. Daj, zostaw ją w spokoju. Ile mam czasu, żeby spakować swoje rzeczy? Poczekaj chwilę, przyniosę ci deser. Mało, idź sobie. Sprawdzam, co jest ważne. Sprawdzam, co zostało z tych wszystkich spektakli, z tych przeczytanych sztuk, z tych emocji, z tych... Z tych prób wcielania się w innych, z tych rozważań, z tych rozmyślań. Sprawdzam, co zostało z tych wszystkich spektakli. Sprawdzam, co zostaje teraz, kiedy go nie ma.
Czy on nas jakoś przygotował? Czy on nam coś dał? Czy ten teatr cały czas pracuje w nas, kiedy my go w sobie nosimy? Sprawdzam, czy nasze domy są rzeczywiście naszymi domami. Szczególnie teraz, kiedy musimy ciągle w nich być. Czy zbudowaliśmy z naszymi bliskimi, z którymi z konieczności musimy teraz przebywać, bliskość? Czy zostało coś, kiedy upada nasza codzienna rutyna? Czy my sami jesteśmy dla siebie do zniesienia? Co zostało, kiedy nie ma naszej pracy? Kupię sobie rower i będę jeździć dookoła domu. Położę się na ławce w centrum miasta i będę pić piwo i nie będę się bać. A potem na fitness. Będę czasami chodzić do kwiaciarni, kupować proste kwiaty i dawać je ludziom. Nie będę się chować. Nie będę się chować. Zabiorę dzieci do cyrku. Pojadę do Indii. Będę liczyć chmury i zapłacę mandat 200 złotych. Zapiszę się na uniwersytet trzeciego wieku. Może na filozofię. Zastanowię się. Pójdę do kina. Oddam dzieci do dziadków na pół roku. Będę jak kaktus na pustyni. Chłonąć każdą kroplę wszystkiego, co ważne. I będę je magazynować na trudne czasy, które nadejdą. Pojadę do Pernambuco. Muszę znowu polubić jakichś ludzi. Będę czasami kogoś nienawidzieć. Nigdy nie wzniosłem na serio żadnego toastu. Będę się spotykał z ludźmi, których lubię. Będę całować drzewa. Zainwestuję w emocje. Kupię sobie samolot na wyprzedaży. Sobie powtarzać, że dziś jest dziś, a jutra nie będzie. Nie będę uciekać. We'll be right back.
wznoszę toast za stary, dobry świat. Za jego pocieszną archaiczność. Za jego złudzenia. Za jego nadzieję, że wszystko będzie jak zawsze, tylko coraz lepiej. Za dotyk. Za imprezy, wycieczki, spotkania rodzinne i raczej beztroskie paplanie o niczym przy świąteczno-rodzinnie zastawionym stole. Za wszystkie udane i nieudane wakacje. Za tłok w autobusie i w pociągu. Za rozgadane i rozleniwione tłumy na plażach, na deptakach, w wesołych miasteczkach, w muzeach. Za siedzenie stolik przy stoliku na lodach, w cukierni i zaglądanie, co kto je. Za baloniki na festynach, tańce na trawie, zapach waty cukrowej. Za znak pokoju. Za fałszujących organistów na tłumnych pogrzebach. Za coniedzielny rytuał odwiedzin w szpitalach. Za wszystkie niedziele, które wyraźnie oddzielają jeden tydzień pracy od drugiego. Za cały ten zgiełk, który ucichł i któremu należy się toast. Do dna.